Słyszałem kiedyś inspirującą historię o pewnej młodej, bardzo wykształconej Amerykance, która zaraz po studiach marzyła, żeby otrzymać posadę w pewnej bardzo prestiżowej korporacji z siedzibą w Nowym Jorku. Będąc osobą bardzo religijną przy okazji, no, modliła się całymi dniami: Panie Boże, pomóż mi spełnić to moje marzenie. Kiedy wreszcie po wielu miesiącach starań udało się uzyskać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, no cóż, ta rozmowa nie poszła dobrze, przynajmniej nie na tyle dobrze, żeby zainteresowała, otrzymała rzeczoną posadę. Odeszła stamtąd z kwitkiem. Kilka dni później, jakby na otarcie łez, przyszła propozycja pracy z innego, konkurencyjnego biura w innej części Nowego Jorku. No ale cóż, to już nie było to samo, nie było tego samego prestiżu. Ciągle zła, ciągle poirytowana na Pana Boga za to, że nie dał jej spełnić swojego marzenia. Dwa miesiące później oglądała z okien swojego biura, cóż, tragedię dwóch wież nowojorskich, tego symbolu nowojorskiego miasta. Chodzi o to, że biuro czy korporacja, do której aplikowała, właśnie miały siedzibę w jednej z tych dwóch wież. Nagle cała perspektywa się zmieniła, bo gdyby otrzymała wcześniej tą właśnie wymarzoną posadę, byłaby na miejscu tych nieszczęśników, którzy walczyli o swoje życie właśnie w tych dwóch wieżach, niestety katastrofalnych. Taki jest Pan Bóg. Tak często nam się wydaje, że rzeczy, które nas spotykają, właśnie te najtrudniejsze, te związane z cierpieniem, wysiłkiem, że one są bez sensu i często bylibyśmy w stanie tak właśnie je nazywać. A potem się okazuje, że Pan Bóg wyprowadza z tego jakiś sens, ale musi minąć trochę czasu. I wtedy perspektywa nam się zmienia. Dokładnie taki temat znajduje się w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Słyszymy o tym, że Filip dotarł do Samarii i tam okazało się, że jego głoszenie Słowa Bożego spotkało się z dobrym przyjęciem. Samarytanie się nawrócili i przyjęli Ewangelię. Ale żeby zrozumieć sytuację, która jest tu opisana, trzeba by nieco wcześniej przeczytać fragment Dziejów Apostolskich, który daje cały kontekst. Otóż po ukamionowaniu świętego Szczepana w Jerozolimie nastąpiło mnóstwo prześladowań. Chrześcijanie musieli się ewakuować z miasta i, jak pisze autor Dziejów Apostolskich, rozpierzchli się po całej Judei i po Samarii. W różnych miastach, wsiach, właśnie na terenie Judei i Samarii znaleźli schronienie. I właśnie to, co oni wtedy postrzegali jako cierpienie, to wypędzenie z domów czy to poszukiwanie azylu, okazało się zbawienne w skutkach, bo tam, gdzie mieszkali, tam, gdzie żyli, ludzie zaczęli się interesować ich stylem życia i tam mogli głosić świadectwo, dać świadectwo dobrej nowiny, wiary, którą żyli. I okazało się, że znowu wierzących przybyło. I dlatego właśnie słyszymy o Filipie, który trafił do Samarii i tam również miał szansę nauczać. O ile jednak kwestia Judei, no to powiedzmy, że jeszcze jakoś da się zrozumieć, o tyle kwestia Samarii jest już tutaj, jeszcze tutaj podwójnie wielkim zaskoczeniem. Dlaczego? Otóż Samaria, Samarytanie w ogóle byli najogólniej mówiąc nieprzyjaciółmi Żydów. Byli zagorzałymi ich wrogami, zresztą z wzajemnością. I teraz okazuje się, że w wyniku tych przykrych doświadczeń, tego rozproszenia, wcześniej prześladowań, te dwa zwaśnione narody znajdują wspólny mianownik, jakiś pomost, który ich połączył, a jest to Ewangelia. Samarytanie przyjęli Ewangelię? To coś niebywałego. A jednak fakt. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Piotra czytamy, że Piotr zachęca swoich adresatów do tego, żeby wytrwali przy swoich standardach. To jest historia, to jest list pisany do ludzi, którzy przyjęli wiarę. Są to poganie, którzy mieszkają prawdopodobnie w Azji Mniejszej i teraz nie mogą się nadziwić, bo nie jest lepiej, tylko jest gorzej od momentu, kiedy wiarę przyjęli, więc są wystawieni na wielką pokusę, czy może by nie porzucić swojej nowej wiary. Tymczasem Piotr przypomina im, że właśnie z tego cierpienia rodzą się diamenty. Mówi, że po pierwsze oczyszczają się ich intencje w
tym właśnie prześladowaniu. Po drugie, widać, że idą dobrą drogą, bo jeśli są widoczni, jeżeli ludzie, którzy stoją z boku, nie mogą udawać, że ich nie widzą, ich stylu życia odróżniającego się od reszty, to znaczy, że idą właściwą drogą. I po trzecie, wytrzymawszy te cierpienia, to wszystko co złe, co ich spotyka, mają szansę wysłać komunikat w świat, którym na pewno ktoś się zainteresuje. Ludzie, którzy może pierwotnie wydawali się złymi, a którzy noszą w sobie dobro, wcześniej czy później zainspirują się tym przykładem. No jak to możliwe, że my robimy im tyle przykrości, a oni mimo wszystko trzymają się swoich wartości? Jaka to musi być siła, jaki to musi być skarb w tym, czego oni się chwycili? I stąd popłynie inspiracja. Było tak niejednokrotnie przy okazji różnych tragicznych sytuacji w dziejach Kościoła. W dzisiejszej Ewangelii również jest mowa o stracie, która rodzi zysk. Jest to fragment tak zwanej mowy końcowej, pożegnalnej Pana Jezusa, zapisanej na kartach Ewangelii świętego Jana. Jesteśmy w kontekście ostatniej wieczerzy i Pan Jezus snuje przed apostołami nieciekawą perspektywę. Mówi, że się żegna, że odejdzie, że go nie będzie. Trzeba coś stracić, żeby niepomiernie wiele zyskać. I to jest właśnie to coś chyba, co w naszej wierze najtrudniejsze. Skłonni bylibyśmy raczej się oburzać, kiedy czegoś nam Bóg odmawia, jak nam się wydaje, albo czegoś nam nie daje. Wtedy, jak małe dzieci, gotowi bylibyśmy tupać nogami. Tymczasem może akurat to, co prosimy, nie jest dla nas najlepsze. Ale myślę sobie, że niejednokrotnie jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy coś nam się skończyło. Mówimy sobie, no to jest bez sensu, to jest niesprawiedliwe, to jest... Tymczasem Bóg zawsze ma coś w zanadrzu, ma zawsze jakiś plan B. Być może skończy się jakaś relacja, skończy się jakiś rozdział w czyimś życiu, coś się zakończy, czegoś nas pozbawią. To nie znaczy, że jest to bez sensu, że jest to koniec, bo nagle pojawia się Bóg z zupełnie nowym scenariuszem. Pan Jezus mówi dzisiaj o takiej właśnie stracie, która obfitować będzie w zysk, jeśli tylko człowiek nie przestanie iść tym właściwym kursem. Pan Jezus odwołuje się do takiej retoryki rodzicielskiej. Mówi, nie zostawię was sierotami. Odejdę, ale nie zostawię was sierotami. Ta relacja między nami będzie trwała. Jak dobry rodzic, który wie, że musi w pewnym momencie dziecko wypchnąć niejako na ocean i pozwolić mu żyć swoim życiem. Tylko wtedy to dziecko, już dorosły człowiek, będzie w stanie zbudować i prowadzić wieść swoje własne życie. To wcale nie znaczy, że więź z rodzicem zostanie utracona. Wręcz przeciwnie, zostanie wzmocniona i przejdzie na wyższy, dojrzalszy etap. I tutaj coś podobnego. Pan Jezus takiej właśnie narracji używa, mówiąc, nie zostawię was sierotami. Nie, bynajmniej. Będziecie mieli o wiele głębszą relację ze mną, z Bogiem w Trójcy Jedynym, jeżeli moje odejście się dokona. Życzę sobie i wszystkim takiej zgody na to, co może wydawać się bez sensu, a co może być przepustką do zupełnie cudownego nowego rozdziału, który Pan Bóg otwiera dla nas. Ksiądz Dariusz Iwański.